wszystko, ale to naprawdę wszystko, samo w sobie jest neutralne. Pozwól sobie na zatrzymanie się z tą myślą. Wszystko wokół ciebie jest samo w sobie takie, jakie jest. Neutralne. A znaczenie tego objawia się w dwojaki sposób. Pierwszy sposób to jest to, jak w danej przestrzeni się czujesz. Bo nie wszystkie okoliczności są wibracyjnie rezonujące z Twoim uświadomieniem, z Twoim harmonijnym byciem. I to jest informacja, że jeżeli jesteśmy w jakiejś przestrzeni, która nam nie sprzyja, nie wspiera naszej harmonii, to naturalnie należy ją opuścić. To jest głęboka informacja płynąca z naszego ciała i samopoczucia. I tutaj tak naprawdę zmiana polega na tym, że wybieramy inną przestrzeń, która nas wspiera. To jest bardzo ważne w tym słuchaniu samego siebie. A druga opcja wobec tych wszystkich rzeczy, które się przejawiają i są same w sobie takie, jakie są, to jest kwestia, jakie nadajemy znaczenie temu. To już jest kwestia naszych przekonań, różnych filtrów mentalnych. Jeżeli czemuś nadajemy znaczenie negatywne, niewłaściwe, to będzie nas to zaciskało. Jeżeli nadajemy temu znaczenie takie, które pozwala nam wzrastać, to będzie nas to wspierało. Tak więc tam, gdzie możemy nadać znaczenie wyzwalające nas, rozszerzające nas, zapraszające nas do wzrostu, to możemy uczynić. A tam, gdzie przestrzeń sama w sobie, będąc taką, jaką jest, w sposób wibracyjny nas nie wspiera i możemy nie wiedzieć dlaczego, ale po prostu czujemy się niekomfortowo w danej przestrzeni, to możemy wybrać inną przestrzeń. A jeżeli tkwimy w przestrzeni, która nas nie wspiera, czy tkwimy w jakimś przekonaniu o czymś, które nas zaciska, to tak naprawdę nie słuchamy samych siebie. To wtedy jeszcze bardziej zanurzamy się w sen, w niesłuchanie siebie, w sen, który jest iluzją. A więc, kochani, rozejrzyjmy się, wszystko jest tak, jakie jest. I możemy zadać sobie pytanie, czy przestrzeń, w której się znajduje, mnie wspiera wibracyjnie? Jak się ciało czuje? I wraz z odpowiedzią wybierać. I rozglądając się wokół, możemy też zobaczyć, jakie znaczenia nadajemy temu czemuś, co dostrzegamy. Czy one nas ściskają? Wywołują w nas wojnę? Czy może w mądrości naszych serc nadajemy znaczenie, które sprawia, że my wzrastamy, rozwijamy się, podejmujemy wyzwanie w tym, żeby właśnie poprzez nadanie znaczenia na nowo przemieniać, transformować to, co dostrzegamy. Najlepszego dla Was. Hej.